byli w 1943 roku, łapali do pracy do Niemiec. Łapali przymusowo. Z kościoła ludzie wychodzili, to ich łapali. I do samochodu wsadzali i do pociągu wywozili do Niemiec. Ja był tam jeden co mnie złapali. Wtedy coś 15 ludzi już złapali z tego kościoła. Zabrali nas i do Rzeszowa, przez komisję lekarską przechodzili wszyscy. Stamtąd wjeździ nas aż do Austrii. Miejscowość Innsbruck. To były takie pociągi bydlęce. Były ławki, można było siedzieć. Zawieźli nas do Innsbrucka i tam do obozu, za Innsbruckiem był obóz w stronę Włoch. I w tym obozie tam my nocowali, dali nam jeść, wykąpali nas. I na drugi dzień chodził Niemiec jeden z listów i czytał. Mnie nie mogli wymówić Krzesiek, to wymawiali Kozeryk. Ja nie wiem, czy to ja się odezwał na dobre i wołanie, czy nie, bo ja bym powiedział, że inaczej się nazywam, to może by mi gdzieś inni dali. I przyszedł taki gospodarz wysoki, 2 metry miał. I pytał mnie się, czy ja umiem kosić. Ja mówię, że ja umiem kosić. I wziął jedną Polkę taką do gospodyni, do pracy w kuchni. Ona pochodziła z Dukli. Na imię Zofia była, jak się nazywała dalej, to ja nie wiem, bo ona nie umiała nawet dobrze pisać. Ja musiał listy pisać na polski dla niej. A mnie to do roboty zagnał. Pokazał mi, jak się gnój wyrzucał od krów i tak dalej. To ja musiał to wszystko robić. O 5 rano wstawałem. A tam przedtem tam u niego był polski żołnierz. I on pojechał na urlop do Polski i już nie wrócił. Nazywał się Józef. Józef coś takiego, nie wiem jak. Więc mnie też nazywali Józef. Zamiast mnie mówili Hans, czy jak tam, czy Johan, to mówili mnie Józef. I tak do końca wojny tak mnie wołali Józef.